Drużyna Heldorf z
a dzisiaj Sebastian teraz liczyliśmy 8 minut. Także wynik niecodzienny, myślę. Powiedz proszę o swojej drużynie coś, jakie macie plany, może o swojej grze. W swojej drużynie wiele nie mogę powiedzieć, bo z nim gram dopiero od 2 miesięcy, tak więc grałem tylko z Grześkiem jeszcze dawno temu, jak graliśmy w lidze amatorskiej w Świdnicy, to z Grześkiem tylko grałem. Tak więc moi koledzy z przeciwnej drużyny, jak ja grałem kiedyś jeszcze w Lipo Liga. 8 lat chyba, czy 9 lat nie grałem w koszykówkę i tak jakoś. A co się stało, że wrócili do koszykówki? A spotkałem Jacka Dumarskiego na imprezie. I tyle. To mówi, tak? A, i myślę, że miałem ochotę poodbijać sobie, porzucać sobie drogę do kosza i zacząłem z nimi tam raz w tygodniu się spotykać, a tak sobie widzę z nami. Spróbowałem. Po no tylu latach przerwy to kiedyś grałem i tak widzisz jako pikarnia krosy, bywaliśmy parę razy rzędu. Mistrzaj, Mariusz Krzyp z nami grał. Tak każdy raz w innych drużynach jest. Ale wszyscy się znacie. Wszyscy się znamy. No ale to super. No dzisiaj po prostu ci piłka siedziała, ale nie to się mówi. Także gratuluję. A powiedz jakie macie jakieś plan na ligę, żeby to wygrać? Ja jestem sportowcem w większości, generalnie grałem w piłkę nożną. Jestem trenerem, tak więc ja zawsze jak wychodzę na boisko, i tyle. Czyli plan jest zdobyć mistrzostwo. Tak, jak wchodzę na boisko, to gram oczywiste. No tak, cóż, to jest taka słuszne stwierdzenie, bo tak dla wszystkich wydaje, że gra się jednego zwycięstwa. Tak jest, tak? Jest zabawa, ale jak wchodzę na boisko, to chcę pamiętać. Tak. Dobrze. Ja chciałem serdecznie pogratulować, bo tutaj mecz naprawdę był. No wydaje mi się, że jesteś zadowolony z tego swojej gry. Zadowolony. Bo 8 projektami to jest niecodzienne. Jeszcze raz. Dziękuję. Dzięki. Na razie drużyna trochę zdziesiątkowana, czy to kontuzjami, czy po prostu
transferów. Na razie nie ma pomysłu. Może w przyszłości coś będzie. A powiedz mi, ile razy wyjedziecie w tygodniu ze sobą? Mamy tak naprawdę z Koltowcami spotykamy się raz w tygodniu w czwartek. My sobie gramy na jednego kosza w zależności od obecności. Jakieś przed meczem może jakieś zabiegaćki, ale to raczej lekkie treningi, że to. A jeszcze w jakiej rozgrywce uczestniczycie? Nie, tylko tutaj. Ale rozumiem, że stroje macie już mieszkaliście, tak? Tak, graliśmy tak naprawdę przez chyba wszystkie sezony amatorki w Świdnicy. Z mniejszymi bądź większymi sukcesami, także stąd też stroje Eltowców. No bo raz wam grał zawodnik, tutaj, że ty masz, tak? Tak. Znaczy, powiedziałbym tutaj na ligę amatorską, na nie klasowy już gra. Dokładnie. Aczkolwiek Jacek od samego początku z nami grał również w Świdnicy w amatorskiej. Jak tylko zakończy swoją karierę, że tak powiem, profesjonalną, no to my go zaciągnęliśmy do swojej drużyny i tak zostało. No ja powiem, że jeżeli chodzi o mnie, to ja bym chciał, żeby grali wszyscy bez charakteru, czy pierwszy, drugi, ekstra klasa, także tutaj nigdy się tym nie ograniczą. Dzięki. W trzeciej lidze, znaczy profesjonalnej, która by walczyła w lidze.
Staramy się o to od lat, no niestety nie wychodzi nam. Mamy na to zawodników, nasi zawodnicy grają po innych drużynach z sukcesami, nawet w drugiej lidze. No ale no niestety tak to wygląda, że miasto nas wspiera ile może, a że jest biedne, to tak to wychodzi. Tak jest, taki czas. Mamy nadzieję zorganizować w końcu tą drużynę, ale no, na razie bawimy się w Ligi Amatorskiej. Czy jeszcze poza naszą ligą niż gracie w jakiejś Lidze Amatorskiej? W naszej chwili nie, bo graliśmy w Płocku, ale w Płocku to był taki okres, że no niestety drużyna była zdekompletowana, bo był to jeszcze sezon dla zawodników, którzy grają gdzieś tam po ligach. A no, sukcesów wielkich nie było, nie ma się czym chwalić, ale my się mówimy o lidze tej Dzierżoniowskiej, właśnie waszej, bardzo poważnie i chcemy ją wygrać. No a czy rozwija się koszykówka w Ziemnicach, bo tak no, popularna jest, bo znam tam mnóstwo tych młodych chłopaków, którzy grają koszykówkę. Czy ktoś prowadzi jakieś zajęcia, czy prowadzone jest jakaś szkółka? To znaczy nie mamy nic takiego, to jest tylko zapał chłopaków, szacunek dla nich za to. Jakichś tam poważnych utrudnień, bo jakiś dostęp do sali mamy, no niestety sala jest jaka jest. No bo ja tak myślę o tym, bo małe ośrodki takie jak Ziemice, tylko on też jest małym ośrodkiem. Powinny właśnie się jakoś tak razem zbierać, żebyśmy do koszykówki rozwijali. No. Może to się udaje właśnie moim wnukami, już takie ligi amatorskie. Oby się udawało i oby faktycznie kiedyś z tego wyszło, że wasza drużyna gdzieś może dalej zaistnieje. A może powstałaby taka inicjatywa, że jak liga działa, to ta liga się na przykład skupia zawodników i z tej ligi tworzymy unii zawodników na przykład do ligi trzecioligowej. I gramy może w Dzierżoniowie, może w Ziemicach. No takie są, bo takie są kolejne losy lig amatorskich, niestety albo stety, bo Świdnica na przykład się zgłosili się chłopcy do trzeciej ligi, mają drużynę, ale kosztem tego rozpada się drużyna liga amatorska, tak? I dlatego dzisiaj Świdnica przyjeżdża tu. Tak to wygląda. To się za to. No ale ja się cieszę, ja chciałem ci powiedzieć, że chciałbym trenera nominować do... Będzie mecz gwiazd naszej ligi, 14 maja chcemy zrobić, w niedzielę. No i chciałbym, żeby wzorem NBA każda drużyna miała swojego trenera. Z racji tego, że w naszej grupie wasza drużyna jest najlepsza, no to trenerem powinien być tej drużyny trener drużyny najlepszy. Dziękuję bardzo za nominację. I będzie nominacja, także rozumiem, że przyjemna, tak? Rozumiem, przyjemna. Dobra, to dziękuję ślicznie.